zostaliśmy zaproszeni tutaj na prezentację L-Road 2.0 prowadzoną przez L-Ship. Jest to na pewno innowacyjny produkt, na pewno produkt potrzebny, natomiast jego dalsza komercjalizacja powinna być właśnie zdobiona na podstawie tego, czego oczekują ci klasyfikujący, czyli weryfikujący tak naprawdę budowę statku. Widzimy duże możliwości wykorzystania tego programu przez biura konstrukcyjne, które będą zajmowały się projektowaniem tras kablowych. Przyda się nam w pracy w biurze projektowym i w towarzystwie klasyfikacyjnym, głównie z punktu widzenia segregacji kabli dla statków z pozycjonowaniem dynamicznym na statkach wycieczkowych, gdzie wymagania SRTP wchodzą, także ten program na pewno pomoże. Nadal ten zakres dokumentacji, który towarzystwa wymagają, myślę, że na tym etapie on jeszcze będzie musiał być utrzymany, ale na pewno może być to narzędzie pomocne inspektorom terenowym. Jeśli takie sensowne rozwiązania, jak tu na koniec przedstawiali panowie, gdzie faktycznie w czasie rzeczywistym będzie można obejrzeć, czy dany kabel lub dane urządzenie jest w swoim miejscu i odpowiednie oprogramowanie na tablet czy telefon faktycznie powstanie, to będzie to narzędzie, które ma swoje jakby racje zastosowania również przez takich inspektorów jak ja. Jeżeli towarzystwa klasyfikacyjne zaakceptują i powiedzą tak, to jest produkt, który nam bardzo pasuje, to oczywiście on trafi także do stoczni, oczywiście trafi do biur projektowych i jest duża szansa, że też armatorzy będą z tego korzystali.